Jednym z najważniejszych celów WTN-u jest dbanie o rozwój Wielunia jako regionalnego ośrodka naukowego, który popularyzuje nasze miasto i ziemię wieluńską. Chciałbym gorąco również powitać nowych członków Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego, którzy w 2013 roku wstąpili w szeregi naszego towarzystwa. Są to pani profesor Alicja Szymczak z Uniwersytetu Łódzkiego, pani doktor Pieczyńska-Gąsio, wielunianka, pan magister Marcin Gąsio, pan magister Adam Dera, pan magister Paweł Olejnik, pan doktor Lech Mastalski, pani Jolanta Ustyniec. Towarzystwo wzorem lat poprzednich również i w tym roku przyznało kolejnym osobom prestiżową nagrodę imienia Jana Długosza. Chodziło nam o to, żeby wyróżniać osoby, które z własnej społecznikowskiej pasji podejmują działania, badania regionalne związane z Wieluniem i historyczną ziemią wieluńską. Skromna nagroda ma być inspiracją dla następnych osób, by tego rodzaju badania były podejmowane, a ich wyniki publikowane. Pragnę przypomnieć, że w XIX wieku narodził się silny ruch badań regionalnych, który zaowocował wspaniałymi osiągnięciami naukowo-badawczymi. A zatem laureatką tegorocznej edycji nagrody została Grażyna Urbaniak-Kopczyńska, była dyrektor nieistniejącego zespołu szkół nr 4 imienia Stanisława Staszica, która, jak wiadomo, przygotowała na ten temat specjalną publikację, w zasadzie monografię szkoły. Właściwie to ocaliliśmy od zapomnienia nie tylko dzieje szkoły na krakowskim przedmieściu, a jak wiem, wiele osób nawet na tej sali z tą szkołą w jakiś sposób była związana. Każdy kiwa głową i to jest znak, że pokolenia Wielunian właściwie nierozerwalnie są z tym budynkiem związani. Jeżeli czyta się trochę dokumentów, to widzi się i dostrzega się tego, że właściwie szkoła na krakowskim przedmieściu była matką wszystkich szkół wieluńskich i to zawsze podkreślam. Drugą osobą wyróżnioną tą nagrodą został kierownik działu etnograficznego Wieluńskiego Muzeum Tomasz Spychała. Muzealnik już od wielu lat prowadzi prace dokumentacyjno-badawcze, jest także autorem wielu ciekawych publikacji. To wkład tych pracowników, którzy już nie pracują w muzeum, którzy odeszli na emeryturę. Tutaj pan profesor Olejnik, pan Abramek, pani Bogusława Wiluś, ale również i tych pracowników, którzy współcześnie pracują, dalej tworzą i zapewniam Państwa, że staramy się jako muzeum i będziemy to dalej robić, żeby historia ziemi wieluńskiej była bardziej znana, bardziej popularna, nie tylko wśród mieszkańców ziemi wieluńskiej, ale całego naszego kraju. Więcej o nagrodach, jak również samym zebraniu Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego mówić już będziemy w temacie tygodnia. Zapraszamy.